Cześć, tu Ernest. W tym filmiku, na podstawie wycieków z ostatniej aktualizacji oraz słów samych twórców gry, przedstawię wam 5 rzeczy, które wkrótce mogę zawitać do Fortnite Battle Royale. Z mojej ostatniej listy przekazującej informacje na temat 4 przedmiotów, które mogą wejść do gry, Skarż z Tumikiem został już dodany. Nie na tym jednak kończy się lista, a do tego Epic do kolejnych aktualizacji Fortnite wkleja coraz to nowsze wzmianki o różnych ciekawych rzeczach, które z czasem mogą wejść w życie. Jeden z tego typu przedmiotów już został dodany do wiadomości w grze. Ta lista została stworzona na podstawie wycieków z ostatnich aktualizacji oraz z wiadomości z gry czy oficjalnych nowin na temat aktualnych stan prac, a wszystkie moje źródła klasycznie znajdziecie w opisie. Tak jak ostatnio, dodałem ankiety do każdego punktu, abyście mogli zagłosować, czy jesteście za, czy przeciw tej możliwej nowości, czy zmianie. Naszą listę zaczniemy od wczoraj zapowiedzianej nowej fortecy kieszonkowej. W wiadomościach Battle Royale możemy wyczytać już wkrótce. Forteca kieszonkowa. Rzuć fortecę kieszonkową i odkryj nowy wymiar obrony. Niestety, nie znamy tym razem dźwięków, ani wyglądu tego przedmiotu w grze, tak jak to było w przypadku granatu uderzeniowego. Ale od paru aktualizacji, twórcy gry eksperymentowali z jakiegoś typu nową przenośną fortecą. Najpierw usłyszeliśmy o możliwości pojawienia się przenośnej areny z pułapkami, ale po ostatniej aktualizacji, że trwają prace nad przedmiotem o opisie rzuć to, aby utworzyć własną arenę z odbijaczami i pułapkami. Co ciekawe, nazwa tego przedmiotu to Tower Grenade. Możliwe, że mowa to właśnie o tej nadchodzącej fortecy kieszonkowej. I poza solidniejszą strukturą, w porównaniu do zwykłego portafortu, będzie uzbrojona w pułapki oraz odbijacze zamiast opon. Aktualizacja powinna pojawić się we wtorek o 10, a nie w czwartek, tak jak to było ostatnio. Ale o tym słówko więcej już wkrótce. Drugie miejsce na mojej liście zajmuje garść nowych elementów kosmetycznych. Mam tu na myśli wyciek na temat pojawienia się w plikach gry zmianek o opcji wyboru losowego skina do broni, losowego zwierzaka, czy nawet pakietu muzycznego. Co do zwierzaków, nie mamy pojęcia jakby działały, ani wyglądały. Jednak na pewno nie będą grały roli pay to win jako kompanii z małymi broniami. Co do pakietów muzycznych, może to chodzić o opcję wyboru starego motywu muzycznego, który kojarzą gracze z sezonu drugiego i starsi. Byłbym bardzo zadowolony z takiej opcji, ale Epic może zdecydować się też dodać to na półkę sklepu, tak jak zrobiło to CSGO, współpracując z wieloma artystami muzycznymi. Teraz to, co chyba każdy skuma. Skiny do broni. Tak jak możemy ubrać naszą postać, moglibyśmy dekorować nasze bronie w różne barwy, wzorki czy rysunki. Tak jak ostatnio zrobiło to PUBG, ale najgłośniej na ten temat było chyba w CSGO. Wielu graczy negatywnie nastawiło się do tego pomysłu, ale nie rozumiem dlaczego. W Fortnite nie istnieje coś takiego jak wymiana przedmiotów, co automatycznie skreśla opcję uformowania się sieci hazardowej. Do tego, w grze już mamy karnety bojowe, emotki, ubiory i wiele innych rzeczy do kupienia, więc dlaczego by nie dodać możliwości personalizacji naszego oręża? 1z1, inna gra z trybem Battle Royale, udowodniła mi, że skiny w tym trybie mają swoje miejsce. To samo zrobił PUBG. Jednak te gry operują na systemie skrzynek z losowym dropem. A w Fortnite wiemy, co kupujemy. A do tego nie ma opcji, żeby ktoś nas oskomował. Skiny do broni pojawiłyby się pewnie w sklepie, karnetach bojowych oraz w nagrodach za wykonanie specjalnych wyzwań. Trzecie miejsce na mojej liście zajmuje, jak to nazwali sami twórcy gry, kompleksowy system rywalizacji. W poście zatytułowanym Stan gry, sierpień 2018, który pojawił się na oficjalnej stronie Fortnite, twórcy gry poruszyli parę ciekawych tematów na temat ich gry, zwracając parę szczegółów na temat ich planów, oddają do gry m.in. systemu do gry kompetytywnej. Jak wiecie, na ten moment zwykli gracze mają opcję pograć tylko w zwykłych trybach, które dobierają zazwyczaj całe spektrum doświadczenia graczy. Od totalnych noobów po całodniowych wyjadaczy. Aby stanąć na równi z innymi na wyższym poziomie, najpierw trzeba nie tylko się wykazać, ale dostać się też do turnieju z niestandardowym kluczem do meczów. Do tego, przynajmniej według mnie, znika jakakolwiek możliwość do wybicia się pod względem umiejętności nowym graczom. Na wyspie startowej, kiedy patrzę, jak stoi ewidentnie nowy gracz, ramię w ramię z napalonym wyjadaczem, to wiem, że jest on skazany na zmiażdżenie. Na szczęście, jak zapewnia twórca wcześniej wspomnianego posta, niedawno rozpoczęliśmy pracę nad kompleksowym systemem rywalizacji, który umożliwi wszystkim graczom bezpośrednie współzawodnictwo i możliwość uznania ich osiągnięć. Spodziewamy się pierwszej wersji tego systemu jesienią. To oznacza, że już wkrótce i może i na start sezonu 6 ujrzymy system rankingów, który umożliwi wspinanie się po regionalnych szczeblach oraz możliwość odnalezienia równej walki. Myślę, że Epic może dodać ten nowy system dobierania do zwykłych trybów albo do nowej zakładki. Czwarte, już ostatnie miejsce zajmuje nie rzecz, a wydarzenie, które już wkrótce będzie miało swoje miejsce w grze. Wspomniałem wam o tym, że aktualizacja powinna się pojawić we wtorek, zamiast czwartek, jak to było przez ostatnie tygodnie. Ponieważ już jutro, kostka powinna zatrzymać się na ostatnim punkcie swojej podróży, czyli na Loot Lake'u. Pliki gry zdradzają nam, że kostka po wejściu do wody zacznie ją nagrzewać, do momentu, aż zacznie się dosłownie gotować. A do tego, na samej powierzchni wody ma pojawiać się nowa tekstura, oraz ma się stać coś.
Niestety, na razie możemy tylko przypuszczać, co się stanie. Epic zawsze robi coś, czego nikt się nie spodziewał, jeśli chodzi o tego typu wydarzenia. Trafne wydają się być teorie mówiące o pojawieniu się lawy oraz wulkanu, co kompletnie zmieniłoby to miejsce. A wracając do aktualizacji, powinna ona wejść tuż przed wejściem klocka do wody, tak aby wszystko było gotowe, a nie jak to było wydarzeniem z wyrwą na niebie. Oraz, żebyśmy nie poznali szczegółów przedwcześnie, bo gdyby wszystko było już gotowe 2 tygodnie temu, to nie byłoby niespodzianki. I to tyle. Nie wiadomo, kiedy do gry wejdą te nowe elementy kosmetyczne, ani kiedy dokładnie wejdzie nowy system rozgrywek, ale możemy być pewni, że twórcy gry planują zrobić coś w stronę tych nowości. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w szkole.